Na przełomie kadencji miasto Płońsk realizowało swoją największą inwestycję, to jest budowę obwodnicy zachodniej miasta Płońska, której częścią jest ulica Mazowiecka, na której się znajdujemy, a drugą częścią, znacznie dłuższą, jest ulica Świętego Jana Pawła II. Przy okazji budowy tej obwodnicy powstały cztery ronda. Każde z tych rond dostało swoją nazwę, nawiązującą do historii miasta lub do miejsca, na którym jest ulokowane. Jednym z tych rond jest rondo, które otrzymało tytuł Miasta Rondownika Pokoju, Rondo Pokoju. Skąd taki pomysł, skąd taka nazwa? W 1997 roku miasto Płońsk otrzymało tytuł Miasta Rondownika Pokoju. Tytuł ten nadawał sekretarz generalny ONZ. I od tego czasu staliśmy się pełnoprawnymi członkami ONZ-owskiego Stowarzyszenia Miasta Rondownicy Pokoju. Cóż to jest za stowarzyszenie? To jest stowarzyszenie, które stawia sobie za cel krzewienie idei pokoju, budowę kultury pokoju, działanie dla pokoju na poziomie miast. To miasta są suwerenem, spotykają się, taki tytuł nosi około 200 miast na całym świecie, i takich małych jak Polska, i takich wielkich jak Paryż czy Warszawa, i stawiają sobie za cel działanie na rzecz pokoju. Również uwzględnianie ideałów pokoju, tych zawartych w deklaracjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, w polityce miejskiej, ale również w relacjach międzynarodowych na poziomie miasto-miasto. Początkową ideą tego działania było przezwyciężenie skutków zimnej wojny. Po to stowarzyszenie powstało. Szybko okazało się, że zimna wojna minęła, ale wcale pokój nie stał się trwałą wartością na świecie. Mieliśmy wojnę w Jugosławii, teraz mamy wojnę na Ukrainie, wcześniej wiele konfliktów na innych kontynentach świata. Stąd też cały czas nasze hasło działajmy dla pokoju na poziomie miejskim, krzewimy kulturę pokoju, ideały pokoju, deklaracje ONZ-owskie mówiące o pokoju, co robić, żeby pokój był stałym zjawiskiem, i przede wszystkim współpracować ze sobą. Miasto z miastem, poprzez związki bliźniacze, poprzez stowarzyszenie, poprzez różnego rodzaju działania, które razem przeprowadzamy na rzecz pokoju. Płońsk od 1997 roku, jak powiedziałem, włączył się w taką działalność. Biorę żywy udział w tej działalności. Byłem prezydentem stowarzyszenia, teraz jestem wiceprezydentem. Również przez cały prawie czas naszej działalności jestem w zarządzie stowarzyszenia. Symbolem naszego stowarzyszenia jest pikasowski gołąbek, który symbolizuje pokój. Tak został uznany przez cały świat. Stąd też dla tej naszej już prawie 30-letniej działalności jest rondo pokoju i symbol pokoju gołąb, który stanął tutaj na tym rondzie, nawiązując wprost do naszej działalności w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miasto Rondowników Pokoju. Miasto Polskie jest rondownikiem pokoju, krzewi ideę pokoju na całym świecie, ale również wśród naszych mieszkańców, czyli wśród naszych partnerów w Polsce. Nawiązanie do pokoju, nawiązanie do tego, co robimy, jak najbardziej słuszne. Rada Miejska jednogłośnie nadała nazwę rondu, który znajduje się w biegu ulicy Mazowieckiej, Henry Forda i Przemysłowej. To rondo nazywa się Rondo Pokoju.